Słoneczna i wiosenna pogoda zachęciła mieszkańców Kielcy do spędzania czasu ze swoimi pociechami na placach zabaw. Rodzice i dziadkowie chętnie wybierają place w pobliżu domów i z dużą ilością atrakcji. Dzięki temu maluchy mogą się wybiegać i wyszaleć. Jednak wszyscy zwracają uwagę na bezpieczeństwo urządzeń. Dziecko jest tylko dzieckiem i nie zawsze się da upilnować mimo szczerych chęci. Tu jest dużo różnych atrakcji, które wnuczka lubi. Bardzo lubi huśtawkę, lubi trampolinki. Bezpieczeństwo dla małego dziecka jest bardzo ważne, żeby nie zrobiło sobie krzywdy, żeby czegoś nie uszkodziło. Jak co roku Kielecka Straż Miejska rozpoczęła kontrolę placów zabaw w mieście pod kątem bezpieczeństwa i czystości. W trakcie takich kontroli sprawdzamy, czy wszystkie urządzenia służące do zabawy są w takim stanie, że spokojnie, bez obaw dzieci mogą z nich korzystać, czy może gdzieś jakieś uchybienia znajdziemy. Do obowiązków strażników należy sprawdzenie, czy przypadkiem nie pojawiają się jakieś suche konary, które mogą się odłamać i mogą również stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla osób korzystających. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości strażnicy miejscy przekazują informacje do właścicieli lub zarządcy placu. Ten jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie usunąć wszelkie usterki. Mimo wszystko strażnicy radzą mieszkańcom, aby przed skorzystaniem z urządzeń zwrócili uwagę na ich stan. No wystarczy, jeżeli ktoś sprawdzi tylko te, na których dziecko się bawi. Jeżeli zauważy jakieś usterki, bardzo prosimy o telefon do nas pod bezpłatny całodobowy numer 986. Jednocześnie porządki na placach zabaw prowadzi rejonowe przedsiębiorstwo zieleni i usług komunalnych, które zmywa wulgarne napisy i rysunki z urządzeń. Jak się okazuje, z takimi aktami wandalizmu pracownicy zieleni muszą walczyć niemalże codziennie. Dzisiaj akurat jesteśmy na placu zabaw i boli to tym bardziej, bo bawią się tutaj dzieci. Strażnicy miejscy skontrolują wszystkie place zabaw na terenie Kielc.